W ramach zmian wprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od 2 stycznia klienci spółki mogą otrzymywać elektroniczną wersję rachunków, czyli e-faktury. Ma być wygodniej, taniej i ekologicznie. Wychodząc naprzeciwko klientom potrzeb oraz starając się redukować koszty, przechodzimy od 1 kwietnia wraz z nową fakturą na e-faktury, a więc każdy klient, niezależnie od tego, czy to jest osoba prawna, czy osoba fizyczna, będzie mógł wyrazić zgodę, żeby wysyłać mu fakturę w formie elektronicznej. Z tego tytułu są określone oczywiście profity. Dlatego obniżamy od 1 kwietnia opłaty abonamentowe o 2,01 zł. Dla osób fizycznych i prawnych, które zdecydują na taką fakturę. Jaki to ma wymiar korzyści? A więc to jest tak, nie drukujemy tej faktury i nie płacimy za znaczek pocztowy, a więc eliminujemy ten koszt i wychodzimy dlatego do naszego klientowi, bo chcemy się po prostu wyjść z założenia, że chcemy, żeby to dla klienta było taniej. Niezależnie od powyższego, wraz z nową taryfą również, nie ulegają zmiany ceny za wodę i ścieki za metr sześcienny. Czyli mówiąc ogólnie, jakbyśmy wzięli to średnio ważono, to ceny ulegają obniżeniu. To jednak nie koniec zmian. Spółka dodała również możliwość korzystania z e-book, internetowego biura obsługi klienta. W ramach tego projektu osoby zarejestrowane w bazie PGK mogą na bieżąco sprawdzać swoje zobowiązania. Dostępna jest również opcja, dzięki której można zobaczyć historię płatności za faktury. Jak zapowiada prezes Josik, w ciągu następnych 2 lat spółka planuje również wdrożyć system radiowego odczytu zużycia wody. Tego typu rozwiązanie ma być korzystne dla klientów, gdyż taki odczyt stanu liczników w naszych domach nie wiązałby się z koniecznością udostępniania liczników w celu ich spisania.